Mamy udowodnić, że trójkąt ADC jest przystający do trójkąta BEC, czyli że ten trójkąt po lewej stronie jest przystający do trójkąta po prawej. Wiemy też, że w figurze nie zachowano skali. W zasadzie nigdy nie powinniśmy zakładać, że skala jest zachowana. I mamy tu jeszcze jakieś dane. Mówią nam, że odcinek AC jest przystający do odcinka BC. AC jest przystający do BC. I mówią nam jeszcze, że CD jest przystający do CE. CD jest przystający do CE. Zaznaczę to podwójną kreską, ponieważ CD niekoniecznie ma taką samą długość co CA. W zasadzie nawet nie wygląda na to, więc nie możemy takiego czegoś zakładać. Ale powiedzieli nam, że CD jest przystający do CE. Co jeszcze możemy wywnioskować na temat tego, tego rysunku tutaj, aby móc stwierdzić, czy lewy trójkąt jest przystający do prawego? Na pewno wiemy, że ten oto kąt, kąt ACD, jest przystający do kąta BCE. Zapiszmy to: kąt ACD. Nie wpisujemy tu symbolu kąta. Wpisanie go tutaj nie jest łatwe, ale... ale system zrozumie, że chodzi nam tutaj właśnie o kąt. W każdym razie, kąt ACD jest przystający do BCE, co możemy stwierdzić na podstawie przystawania kątów wierzchołkowych. Kąty wierzchołkowe są sobie równe. W porządku. O, i wstawiono za nas symbole kątów. Myślę, że teraz możemy, mamy wystarczającą informację, aby stwierdzić, że trójkąty są przystające. Możemy powiedzieć, że trójkąt ADC, ADC jest przystający do trójkąta BEC, do trójkąta BEC. Wiemy to na podstawie cechy przystawania bok, kąt, bok. Bok, kąt, bok. Cechy przystawania bok, kąt, bok. A więc myślę, że to już wszystko. Sprawdzę tutaj swoją odpowiedź. Werbel? I zadziałało.